Cztery spławiki, Daniel. Cztery spławiki. Paku nagród raczej nie złapiesz. Cztery spławiki. Cztery spławiki. Słodka kukurydza, do tego owoce, haczyk 3-0, grunt 40 cm. Tylko w tej zacisnej zatoce, tak? Złapię te jeszcze tutaj dwie pajary i ci pokażę. Maciek typuje 2-1 i bramkę lewego, druga dla Barcelony. Jestem jak najbardziej za. Patryk Kostremis. Oby bramkowy, jak już. Pierwsza nam wzięła 30, około 4-5 metrów od samej łodzi. Kurczę, spore, myślałem, że będzie miała 50-60 kg, a tu 78. Nie są. A było widać co? Teraz było widać ją. Teraz obserwowałem wszystko i dobra. Będzie druga sztuka. Tym razem może uda mi się mi kliwi doła zapisać. Ciekawe, czy będzie większa, czy mniejsza. Zestaw jest to najmocniejszy z Kongo, najliczy wzór 2 metry. Ale nas ciągnie. Kij chyba 46, kołowrotek 45, jak dobrze pamiętam. Przypon to jest tytan, aby 43,5 kg, najmocniejszy obowiązkowo musi być. I kołowroteczek wziąłem z 50 tysięcy. Ciągnie tutaj nas. Pajara Vampir od miejscowych rybaków. Dostaliśmy przynęty. Ten swimbait duo pirania 56 gram w wiosce z haczykiem 6-0 za złapanie 5 paku. Zobaczymy jaka waga. Pod sam brzeg podpłynęła, nie? Życiówka! No proszę. Tamta była chyba 220, proszę bardzo. Życióweczka 196,6 cm, 78 kg i 313 gramów. 24 773 doświadczenia, 3 strzałki na zielono i gotówki 17 836. To wyjmie też tu wie fotkę z nią. Noc, jak widać, mimo chmurek to jest dosyć pogodna. Szczerze nie mam pojęcia. GG czaty. Słuchaj, nie mogę teraz tą kamerą zadziałać. Niestety. Próbujmy się od tej kładki odsunąć. Żeby jakąś fotkę tutaj ładno zrobić, może teraz. No, wyśrodkuj pomogło. No, może teraz coś tutaj uda się fajnego. O. Także Pajara Vampir, druga 196,6 cm, delikatnie większa od poprzedniczki, tamta miała 220 chyba końcówkę, a ta 78 kg i 313 gramów. Całkiem spoko wygląda, ładna. Także zapisuję klipik wideo.